10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na tej naszej w sumie skromnej uroczystości, ponieważ mam nadzieję, że będziemy mieli co świętować, kiedy rzeczywiście dowiercimy się do odpowiedniego poziomu i okaże się, że ziemia turkowska ma w sobie takie skarby, które będziemy mogli wykorzystywać w latach kolejnych przez przyszłe pokolenia. Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj świadkami historycznego wydarzenia w dziejach naszego miasta. Historia bowiem zatoczyła koło. Tak jak w latach 50. ubiegłego wieku odkryto pokłady węgla brunatnego, które przez wiele lat kształtowały rozwój gospodarczy miasta i regionu, tak teraz poszukujemy źródeł wód termalnych pod Turkiem. Szansy na nowy rozwój Turku. Dokładnie w 1959 roku rozpoczęła się budowa kopalni węgla brunatnego w Turku. Po 60 latach jesteśmy w miejscu, kiedy kopalnia będzie kończyła swój bieg za chwileczkę, a my stoimy przed nowymi wyzwaniami, które mam nadzieję zakończą się sukcesem. Planowana głębokość wykonanego otworu wiertniczego to jest około 2200 metrów, a spodziewana temperatura wody to około 75 stopni Celsjusza. Wydajność to 200 metrów sześciennych wody na godzinę przy mineralizacji 120 gram na decymetr sześcienny. Koszt przedsięwzięcia całościowego wynosi 16 211 400 zł brutto. Przy czym, tak jak wspominałem, z Narodowego Funduszu otrzymaliśmy 14 040 000 zł. Liczę na to, że tak jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał środki na otwór poszukiwawczo-rozpoznawczy, tak też rząd polski będzie kontynuował program pod nazwą Geologia i Górnictwo, Poznanie Budowy Geologicznej Kraju oraz Gospodarka Zasobami Złóż Kopalin i Wód Podziemnych i wesprze miasto w budowie geotermii Turek i szans dla naszego regionu. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie i myślę, że jesteśmy uczestnikami i świadkami naprawdę historycznego wydarzenia dla naszego miasta. Dziękuję bardzo. To jest urządzenie produkcji rumuńskiej o wydźwigu 160 ton z górnym napędem przeciona, czyli ono jest wyposażone to urządzenie w top drive, czyli mamy specjalne urządzenie, dzięki któremu możemy wprawić ruch obrotowy